bardzo niskim poziomie, w związku z czym w ogóle nawet nie ryzykuję, że tak powiem, tezy, że polityka monetarna w strefie euro powinna być zaciskana czy zaostrzana w niedługim czasie. I to samo w zasadzie jest u nas. My również mamy odbicie inflacji po dosyć długim okresie deflacji. Jednocześnie tempo wzrostu gospodarczego, no tutaj była pewna niespodzianka, myślę, dla Rady Polityki Pieniężnej, dlatego że jeszcze na poprzednim posiedzeniu Rada generalnie obawiała się tego, że tempo wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale mogło być niższe niż w trzecim kwartale, a tymczasem rocznych, że sytuacja nie była taka najgorsza, że to tempo mogło być na poziomie trzeciego kwartału nawet troszkę wyższe, a więc sytuacja wygląda nawet lepiej. Natomiast ewidentnie Rada Polityki Pieniężnej też chce się przekonać o tym, czy ta inflacja, odbicie inflacji będzie trwałe, czy rzeczywiście dojdziemy do celu inflacyjnego, w sensie środka tego celu w tym roku, czy może to się przesunie na rok przyszły i przede wszystkim, czy to odbicie inflacji rzeczywiście będzie trwałe. Pani Monika, ja o tę inflację to panią jeszcze dopytam, ale teraz te stopy procentowe. Więc stopy procentowe w mojej ocenie będą w tym roku nie będą zmienione, one pozostaną bez zmian, no chyba, żeby się okazało, że rzeczywiście przyspieszenie w drugiej połowie roku inflacji jest bardzo duże, a jednocześnie tempo wzrostu gospodarczego bardzo szybko przyspiesza, no to pewnie byłyby to warunki, gdzie Rada Polityki Pieniężnej skłonna byłaby te stopy podwyższyć, ale myślę, że to się nam jednak przesunie na przyszły rok. Panie Piotrze, pan Piotr Storoczyński, pan czego się spodziewa? Właściwie czego mamy się w tym roku nie spodziewać, jeśli chodzi o te stopy? Przyznam, że ja mam troszeczkę inny scenariusz w głowie. Z takiego powodu, że owszem, jest tak, że u nas procesy inflacyjne są jeszcze wciąż nisko. Wiadomo, że w tej chwili przechodzimy z okresu deflacji do okresu inflacji, tylko tak naprawdę nie do końca wiemy, na jakim poziomie zaczniemy się stabilizować i czy ten wzrost będzie chwilowy i potem stabilizacja na niższym poziomie, czy też to może będzie utrwalenie jakichś procesów mocniej. Zauważmy, że w tej chwili dosyć istotnie nam uciekła inflacja ta producentów i ona poprzez przede wszystkim kanał hurt i zaopatrzenie detalu przejdzie na inflację kosmiczną, ale również mieszkaniowych, prawda? Przede wszystkim opał, energia elektryczna i nośniki innej energii. I myślę, że tak, od strony porównywania samej inflacji do wysokości stóp, my faktycznie jesteśmy zdecydowanie po bardziej takiej bezpiecznej stronie niż na przykład nasi zacni partnerzy choćby z Unii, którzy tak naprawdę przez bardzo długi okres prowadzili taką politykę, którą gdybyśmy my kiedyś prowadzili, to mówiono by nam, że ona jest bardzo nierozważna. Taka zbyt, że tak powiem, taka lekka i tak dalej, i tak dalej. My w przeciwieństwie do nich prowadziliśmy taką znacznie bardziej konserwatywną politykę, chociaż oczywiście stopy nominalnie były rekordowo niskie. Tylko tak, jest jeden element, o którym warto pamiętać. U nas władze monetarne praktycznie zawsze pamiętały o tym, żeby istniało coś, co się nazywa dodatnia stopa procentowa dla depozytów ludności. Z takiego powodu, żeby ludzie nie mieli odczucia, że trzymając pieniądze w bankach tracą. I teraz jest tak, jeżeli inflacja miałaby uciec w okolice 2-2,5%, pamiętajmy, że to będzie dopiero środek celu inflacyjnego, więc powodów formalnych nie ma w ogóle żadnego powodu do panikowania i można by było powiedzieć, że nic się nie dzieje. Ale jeżeli miałoby się okazać, że stopy depozytowe będą w tym czasie na poziomie gdzieś między 1-2%, teraz są blisko około zera, to może się okazać, że my będziemy się niebezpiecznie ocierać właśnie o ten efekt pod tytułem, że na depozytach są ujemne stopy procentowe, a jeżeli ludność nam się przyzwyczai, że tak może być dłuższy czas, no to tak naprawdę to nie będzie przyczynek do tego, żeby poszukać sobie innych form inwestowania, no bo przyznam, że no, ci, którzy poszukują, już kilka razy poszukali i się trochę sparzyli, bo tam wtedy było nie pytanie o zwrot na kapitale, tylko o poziom zwrotu kapitału, więc tak naprawdę tak chętnie nie będą wchodzili w inne formy oszczędzania. I tak naprawdę, jeżeli się okaże, że depozyt bankowy będzie realnie oprocentowany ujemny, no to zabierzemy sporo z tych pieniędzy, pójdziemy na zakupy i dopiero się zacznie inflacja, tak? Więc myślę, że ja jestem bardziej zwolennikiem scenariusza takiego, że około lata zaczniemy poważniej dyskutować nad podwyżkami, w zależności od tego, czy już wiosną zrobi nam się 2,5, czy raczej się będziemy stabilizować koło 2, to mniej więcej albo we wrześniu, albo jeszcze być może w lipcu pojawi się jakaś pierwsza ćwiateczka, żeby tak naprawdę rynek uspokoić, że ktoś tu czuwa. Pani Agnieszka Durlik. Też tutaj jakby chciałabym się odnieść do tego, co powiedział pan Piotr, że jakby u nas też kwestia stóp procentowych to również stymulowanie do oszczędzania bądź też konsumowania. I teraz jest to pytanie nie tylko ekonomiczne, ale również polityczne, jaki kierunek podejmie Narodowy Bank Polski, bo z jednej strony niskie stopy procentowe jakby mogą skłaniać na przykład do inwestowania i zaciągania kredytów inwestycyjnych, o których wszyscy marzą, żeby te kredyty się pojawiły i w ogóle, aby inwestycje wróciły, ale z drugiej strony nie zachęcają do oszczędzania, na czym też
zależy politykom, aby konsumenci oszczędzali, a nie zaciągali kolejnych kredytów. W związku z tym jest to mało tego zachęcają do wyjmowania tych pieniędzy z banku. Jest to dość trudna sytuacja. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o inflację, no to u nas będzie generował ją ruch kosztów energii. Jeżeli chodzi na przykład o paliwa, no to też dyskutować o tym, że ekonomicznych zaburzyły ceny gazówkowe, co przemodelował w ogóle myślenie ekonomiczne, dlatego że nigdy się nie spodziewano, iż energia może być tak tania. W związku z tym to również wpływa na ceny światowe, ale gdzieś prawdopodobnie potrzebnym do parafii. Otwiera się oczywiście wciąż jakieś nowe parafie tam czy indziej. Natomiast myślę, że bardziej teraz kierunek w tym, żeby zrobić taką bardzo dobrą formację, katechizację, pogłębienie wiary, prawda? Bo teraz wyrasta już pokolenie, które miało normalną katechizację. I to zupełnie inni młodzi ludzie, którzy angażują się w życie Kościoła aktywnie i chcą pomagać tam przy parafiach, czy tam powiedzmy robiąc jakieś ewangelizacje, tworząc pewne grupy modlitewne czy inne. Także w tym sensie przeżywamy taki następny bardzo ciekawy okres. Przez te lata, kiedy był Związek Sowiecki, tylko niektóre parafie mogły normalnie pracować, to znaczy były otwarte kościoły, ale czy ta praca była normalna, to raczej nie. Właśnie jak to wyglądało, bo z tego co pamiętam, w lwowskiej oblasti jeden kościół w promieniu 40 kilometrów mógł być otwarty. Także to był Sambor, Mościska, Stryj, no, w Lwowie katedra, no ale to na pewno było coś, ale nie na tyle, żeby zaspokoić te oczekiwania i pragnienia ludzi wierzących. Historia Kościoła katolickiego na Ukrainie jest bardzo też tragiczna, jeżeli mówiąc o tych, powiedzmy, centralnej Ukrainie, która już po 17 roku, po 18 tam była w Związku Radzieckim. Tam Kościół dość taki bogaty i liczebnie i parafialnie był wyniszczony do 1938 roku chyba, kiedy zamknięto to były wszystkie świątynie. Żadna świątynia nie działała i żaden ksiądz już nie pracował. Siedzieli w więzieniu, albo wrócili tylko co z więzienia, albo byli w lagrach gdzieś tam, albo po prostu zostali rozstrzelani. Natomiast potem zaczęła się pierwsza wojna światowa i te tereny, gdzie znowuż byli biskupi, księża, kościoły, były włączone w Związek Radziecki. Zachodnia Kresy Polskie, zachodnia Ukraina, prawda, diecezja ludzka, archidiecezja lwowska. No i w czasie wojny, kiedy Ukraina była okupowana przez Niemców, ludzie sami otworzyli kościoły. I wtedy albo kapelani wojska, albo księże z ludzkiej diecezji, z lwowskiej diecezji przyszli tutaj na wschodnią Ukrainę. I potem, kiedy już Czerwona Armia wróciła, czasem zostali, musieli odsiedzieć minimum 10 lat w lagrach, ale wrócili potem. I właśnie dzięki tym księżom przetrwała wiara na Ukrainie. Tych kościołów było niewiele. Bardzo rzadko gdzie było w wielkich miastach kościoły otwierane. Jeszcze tak było, że jeżeli podzielić Ukrainę na pół, no to tolerowano jakoś ten kościół katolicki na zachód od Kijowa. Natomiast na wschodzie żadnych tam nie było parafii. No kościół trwał na przykład, dam dla przykładu Berdyczu. W Berdyczu jest sanktuarium Matki Boskiej Berdyczowskiej, klasztor karmelitański. Był zamknięty. Była tam
potem szkoła budowlana, szkoła sportowa w kościele świętej Barbary, też w Berdyczowie była szkoła sportowa. Natomiast ludzie, kilkaset ludzi musieli tłoczyć się w takiej niewielkiej kapliczce zrobionej w domu prywatnym. I to dzięki Bogu, że to było pozwolone, nie? Że i tam, chociaż w takich trudnych warunkach, ale można było pospowiadać się, można było być na mszy świętej, przyjąć najświętszy sakrament, można było chrzcić dzieci czy ślub brać. Oczywiście można było tym, kto nie bał się, że jego wyrzucą z pracy, czy tam jakieś karę otrzyma. To najwięcej to było prostych ludzi wtedy. No i potem już dzięki temu, że Ukraina otrzymała swoją niepodległość, to przyszła też wolność religijna i z czasem zwrócone są te świątynie, o których wspominałem, i inne świątynie. Rozwój był i parafii, i no. Księże biskupie, w 2001 roku Ojciec Święty Jan Paweł II odbywał pielgrzymkę na Ukrainę. No i wtedy było świętowane dziesięciolecie odnowienia tych struktur Kościoła katolickiego. Jak ta pielgrzymka wpłynęła na rozwój wiary i umocnienie właśnie przez wiernych? Bo ksiądz biskup już wtedy kapłanem był i pracował wśród właśnie wiernych. No, ja mogę dać na przykład taki przykład. W związku z wizytą Ojca Świętego na Ukrainę powstał mediacentrum w Kijowie naszego kościoła. I potem, kiedy wizyta się skończyła, mediacentrum istniał nadal i zaczął rozwijać swoją działalność. Teraz on prowadzi stronę internetową, też telewizję i EWTN. Wydaje książki, są czasopisma dla dzieci, młodzieży. Także to jest taki, można powiedzieć, konkretny owoc, którego możemy dotknąć. Natomiast myślę, że Ojciec Święty Jan Paweł II, jak nikt inny, przyjechał na Ukrainę i okazał swoją miłość do tego narodu i przypomniał Ukraińcom o ich godności, o godności jako narodu, jako chrześcijan z wielką tradycją chrześcijańską. Nikt, tak jak on i dotychczas i po nim, nie przemawiał do Ukraińców. Przemawiał też w ich języku, to jest bardzo ważne, w języku ukraińskim. Wiara, jak ksiądz biskup zaznaczył, przetrwała dzięki temu, że były otwarte te kościoły, ale też tutaj chyba należy bardzo podkreślić odwagę tego starszego pokolenia, szczególnie babci, dziadków, które wnuczętom wiarę przekazywały, uczyły modlitwy, także katechizm. Tak, tak. Dzięki nim oczywiście ta wiara przetrwała. To byli ludzie, którzy nie bali się, nie mieli nic tam specjalnego do stracenia. Ludzie tam na wioskach czy na emeryturach i którzy w niektórych wypadkach nawet gotowi byli ceną swego życia zasłonić kościół przed zamknięciem. Znam takie wypadki na Winniczyźnie, kiedy była już decyzja zamknięcia kościoła, powiedzmy w Szarogrodzie, ale ludzie po prostu legli i nie puścili tych traktorów, którzy chcieli już rozbierać ten kościół, żeby jego zniszczyć, nie? Tak ocalono dużo świątyń też. No i w przekazie wiary właśnie odegrali bardzo ważną rolę starsze osoby, starsze kobiety, którzy przekazywali to swoim dzieciom i potem oni następnie swoim dzieciom. Tak ta wiara z ust w usta jakby została przekazywana. I też ważne jest, że ktoś został ochrzczony w Kościele katolickim, bo mamy dużo takich wypadków teraz, kiedy człowiek po kilkudziesięciu lat przypomina sobie, że był ochrzczony.
żony, że jest katolikiem i teraz chce tą wiarę swoją odnaleźć. Nie? Przychodzi do kościoła, prosi o sakramenty, oczywiście idzie na katechizację, przygotowuje się i staje się dzięki temu, że ma korzenie takie katolickie, że jego kiedyś babcia uczyła Ojcze Nasz. Ukraina to różne, można powiedzieć, wyznania. No, Kościół rzymskokatolicki jest w mniejszości, bo w większości to jest prawosławie, no i druga, można powiedzieć, grekokatolicy, którzy są w łączności ze Stolicą Apostolską. I chciałem zapytać, jak wygląda ta współpraca między katolikami a prawosławnymi, bo nieraz zarzuca się, szczególnie w Rosji, że Kościół katolicki, oskarża się Kościół katolicki o prozelityzm, no ale w tych, szczególnie jak ja doświadczałem, mniejszych miejscowościach, ci ludzie żyją bardzo przyjaźnie i uczęszczają na swoje uroczystości, czy do cerkwi, czy do kościoła prawosławnym, rzymskokatolicy idą do cerkwi i tam między nimi nie ma takich widocznych podziałów. Ja byłem bardzo zdziwiony w Lucku, kiedy miałem pierwsze, to było Boże Narodzenie chyba. I w niedzielę, no to ławki są zajęte w katedrze, ale tłoku nie ma. Natomiast w Boże Narodzenie patrzę, a w kościół jest napełniony całkowicie, trudno przejść między ludźmi. Myślę, skąd to się, może to katolicy, którzy tam nie chodzą do kościoła, a tylko na Boże, na takie bożonarodzeniowe katolicy, nie? I nawet wtedy im, tam wtedy mówiłem o tym, że istnieje niedziela tam i tak dalej, jakieś takie rzeczy, ale już tyle, kilka lat tam pracuję, to oświadczam sobie, że nie. To nie są katolicy, to są grekokatolicy albo prawosławni, którzy przyszli razem z nami podzielić tą radość świąteczną, nie? I tak przychodzą na Boże Narodzenie, na Wielkanoc zawsze i nas też zapraszają do siebie, no, chodzimy do grekokatolików albo na Paskę, ja tam chodzę do prawosławnych, uczestniczę w tym, w procesji naokoło cerkwi. Mamy dość dobre stosunki, nawet mamy pełną współpracę. Tam w diecezji ludzkiej, w obwodzie wołyńskim jest taka inicjatywa, marafon telewizyjny, który odbywa się w styczniu, w jednym z dniu, udostępniają nam telewizyjne. Każda konferencja ma swój występ, śpiewa kolędy albo pokazuje szopki, jakieś tam takie i są przemówienia też oczywiście zwierzchniku i w czasie tego marafonu zbierają się pieniądze na jakiś określony cel. Na przykład w tym roku zbieraliśmy na rodziny biedne i na dzieci tych, którzy zginęli tam na wschodzie Ukrainy, żeby im pomóc. Pewna suma się tam zbiera, każda konfesja zbiera też u siebie. My na przykład przeznaczamy na to jedną składkę niedzielną i to się potem rozdaje dla tych. Także mamy dość, powiedziałbym, taką dobrą współpracę. Chciałbym też powiedzieć o, mi się wydaje, bardzo ważnej rzeczy dla Wołynia. Nie, bo my mamy w lipcu, druga niedziela lipca jest u nas już od dawna, bardzo dawno, od 10 lat może, jest takim dniem pamięci o ofiarach tragedii wołyńskiej i w przededniu soboty odprawiamy mszę świętą polową na jakimś cmentarzu, czy na miejscu jakiegoś kościoła zrujnowanego, czy na miejscu wioski, która była zniszczona i tak dalej. To, co mnie uderzyło od pierwszego razu, że na takie modlitwy, na wspólną modlitwę na mszę świętą przyjeżdżają nie tylko katolicy, tam powiedzmy parafianie z katedry, czy tam z pobliskich miejscowości polskich, Rubieszowa czy Zamościa. Natomiast tu mnie przychodzą ludzie z wioski. Dzieci, ludzie starsi, przychodzi, zawsze zapraszamy też księdza prawosławnego, dziekan może przyjść, władza miejscowa też
potem po, znaczy oni nawet przygotowują to miejsce, na przykład sprzątają cmentarz, czy ruiny kościoła sprzątają przed tym nabożeństwem, a potem po nabożeństwie wszystkich zapraszają na jakiś mały poczęstunek, tak jak było w tym roku w Mielnicy. To mi bardzo zdziwiło. Bardzo zdziwiło. Myślałem, że ta pamięć to jest taka, no tylko polska sprawa, nie, czy katolicka, nie. Natomiast oni też się chcą dołączyć i modlić się za tych ludzi, którzy zginęli w tak tragiczny sposób. Księże biskupie, nie sposób wszystkiego powiedzieć w krótkim czasie antenowym, czasie audycji, ale ksiądz biskup jeszcze kilka dni tutaj przebywa. Przebywa w klasztorze ojców karmelitów w Munster, Indiana, więc jeśli ktoś by chciał spotkać się, szczególnie z tych, którzy jakoś są związani przez korzenie właśnie z tamtych terenów, to oczywiście taka możliwość istnieje. Tak. Bardzo jestem uradowany tym, że spotkałem tutaj dużo ludzi, którzy mają swoje korzenie z Wolynia. Wolynia właśnie, ziemi wolyńskiej. Dlatego ja przekazuję im serdeczne powitanie i błogosławieństwo też z tego dalekiego Wolynia. I niech Pan Bóg im błogosławi teraz tutaj w tym życiu. A więc bardzo prosimy też o udzielenie pasterskiego błogosławieństwa naszym słuchaczom. Od całego serca błogosławię i życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa. Niech was błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Drodzy Państwo, dziś w studiu Radia Maria w Chicago gościliśmy księdza biskupa Witalija Skomarowskiego, ordynariusza diecezji łódzkiej, a także administratora sede vacante diecezji żytomierskiej. Szczęść Boże. Ja zapraszam teraz już do modlitwy różańcowej, dzisiaj czwartek, a więc chcemy rozważyć tajemnicę światła, cud w Kanie Galilejskiej. Wesele w Kanie jest symbolem radości Królestwa Mesjańskiego. Maryja, Wszechmoc, Błagająca, Matka Miłosierdzia, przyspiesza przyjście Królestwa Miłości. Ona wie, że ma władzę nad sercem Jezusa. Nie wątpi, słysząc pozorną odmowę, lecz mówi do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Polecajmy w naszej modlitwie Ojca Świętego Franciszka, módlmy się we wszystkich intencjach, które on w sercu nosi. Także módlmy się za emerytowanego papieża Ojca Benedykta. Módlmy się za Radio Maria, telewizję Trwam. Wszystkie dzieła przy radiu powstały tych, którzy tworzą te media i tych, którzy je wspierają na przeróżne sposoby, cierpieniem, modlitwą, darami swoich serc. Módlmy się również za wszystkich zmarłych radiosłuchaczy, prosząc o wieczne zbawienie dla nich. Także chcemy polecać intencje, które napłynęły do studia, a więc módlmy się za syna Mariana Binkowskiego, który leży już 30 lat, jest po utopieniu, po wypadku, niedotleniony mózg, także opiekuje się nim mama, 89 rok. Prośmy o siłę dla tej właśnie osoby. Także o zdrowie dla Roberta prosi ciocia Janina. Módlmy się w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski oraz w intencji błagalnej, prosząc o błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Matki Niepokalanej dla Klaudii, która jest w stanie błogosławionym, jej męża Krzysia. Prosi o to mama Renata z Florydy. Módlmy się za zmarłego Jana Nagiel. Intencja z Massachusetts prosi pogrążona w żałobie żona. W intencji Marleny, Alicji, także Randy, Marka i Joli jest to intencja z Michigan i módlmy się również o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Henryka i Weroniki Ochab. Polecajmy również jeszcze intencje, prosząc o cudowne uzdrowienie dla 8-letniego Kacperka, także za jego rodziców, szczególnie mamę Agnieszkę i za zmarłego męża Bogdana Wojtkowskiego, prosi żona Irena.
I odbieramy telefon. Radio Maria, proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Do wszystkich innych dzieci chciałam dołączyć swoje. Chciałam się pomodlić o zdrowie, opiekę Bożą dla tych dzieci, wnuków. I dla pani Zofii Wojdyła, która mnie wozi do kościółka, do pięciu braci i dla jej rodziny, dla Matka Boża i dla zdrowie. Miałam w swojej opiece. Dla wszystkich chorych, cierpiących, za Radio Maria i telewizję ja trwam. Oraz dla Sebastiana Milan, który przed wczorym zmarł, a chodziliśmy kilka lat do Brodowa codziennie do kościoła, aby Jezus miłosierny przyjął go do swojego królestwa i wszystkie dusze, które potrzebują pomocy i o pokój na świecie. Pani Bronisławo, jeszcze jedna intencja z Kanady, z London. W intencji dziękczynnej za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie oraz o zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego dla Bartka w dniu urodzin. Bardzo proszę o poprowadzenie modlitwy. Tak samo i dla moich wnuków, dary Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który żeś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, ona Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego. Dzisiaj odpuść nam nasze winy, jako i my. Błogosławionaście między niewiastami, błogosławionego żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaście między niewiastami. Powiadomił Pan już jej rodzinę? Niestety nie. Podała nazwisko i adres. Dzwoniłem do Londynu. Pod wskazanym adresem nie znają nikogo o nazwisku Laura Reynolds. Łączyłem się też ze Scotland Yardem. Nie ma jej na liście zaginionych. Dziwne. Bardzo dziwne. Ba. Co Pan o tym myśli, Panie doktorze? Nie mam pojęcia. Fizycznie jest ta dziewczyna absolutnie zdrowa. Powiedziałbym... troskająca zdrowiem. Nie znalazłem również żadnego urazu, który mógłby spowodować utratę pamięci, czy też dziwną śpiączkę. Czyli? Albo kłamie, albo mówi prawdę. Ach, niewątpliwie. Umilkli, bo weszła, a raczej wpełzła Laura. Mimo głębokiego snu sprawiała wrażenie osoby bardzo zamyślonej. Rozmawialiście o mnie, panowie? My... z tym, że... Śpię mocno, ale wszystko słyszę. Chcecie mnie obudzić, prawda? Szczerze mówiąc, nosiliśmy się z taką myślą, ale chyba to będzie bardzo trudne. To lepiej, zwłaszcza dla was. Śnicie mi się bardzo ładnie. Nie rozumiem. Mam pełną świadomość tego, że śpię i że wy istniejecie tylko w moim śnie. Gdybym się obudziła, przestalibyście istnieć. Co takiego? To żart. Jesteście obaj wytworem mojej wyobraźni. Bohaterami mego snu. My? Tak. Najlepszy dowód, że marzyłam o tobie, Robercie, znacznie wcześniej niż ty dowiedziałeś się o moim istnieniu. Kiedy mnie spotkałeś, czekałam na ciebie. Wydaje mi się, że mogłabym cię kochać. Jesteś taki... mądry, miły i nierealny. Ja nierealny? Jestem profesorem logiki. A no właśnie tak chciałam. Zaraz, więc pani utrzymuje, że my się tylko pani śnimy? Naturalnie. Słyszałam waszą rozmowę, dzwoniliście do Scotland Yardu. Szukaliście dam o mnie i nic. Oczywiście, bo mój świat w odróżnieniu od waszego istnieje na jawie. A nasz?
Jest tak samo przeze mnie wymyślony jak wy. Ładnie zresztą wymyślony. Jest to sielanka w porównaniu ze światem prawdziwym. Na jawie panuje ustawiczna groza, strach i przerażenie. Rządzą instynkty. Uciekłam w sen? W przyszłych relacjach Unii ze Zjednoczonym Królestwem. Zależy nam, aby były to związki bliskie, ale oparte na okno. Dali pracę biedniejszym, uruchomili uboższą inteligencję i wydobyli z tradycji chłopskiej jak najwięcej dla poprawy warunków codziennego życia. No więc przywołuję dalej w memoriale o młodej emigracji wielką prawdę, że słowo narodowe, jeśli nie będzie zrównoważone czynem pracy organicznej, zagmatwa się tak, że zginie. Poeci dokonali już swego zadania, mówi wieszcz. Teraz czas na was, byście zastanowili się, jakie prace w ojczyźnie wykonać, jak je sfinansować, by wykorzystać wszystkie niewykorzystane dotąd w narodzie siły, także dając pracę ubogiej inteligencji. Wtedy nowa emigracja nie będzie konieczna. Stara emigracja, mówi Norwid, przestań być tylko siostrą szarytką w narodowym szpitalu. Stań się lekarzem, tak jak Chrystus uzdrawiającym z mocą. Bądźcie, przywódcy narodowi, patrycjatem, ojcami, wodzami, nie tylko pocieszycielami. Norwid postuluje zorganizowanie patriotyzmu, widząc, że źródło miłości ojczyzny jest dzięki łasce Bożej obfite i niewysychające. Do nas jednak należy zbudowanie studni, zrobienie wiadra i połączenie ogniw łańcucha dla wydobycia tej świętej wody. Norwid promotuje też bardzo odważnie powołanie obywatelskiego sądu, który każdego emigrującego zapyta, dlaczego wyemigrowałeś, czy naprawdę musiałeś, a co zrobiliście wy, by on nie musiał emigrować. Surowe obwieszczenie tego sądu powinny być zdaniem poety publikowane. Skąd ten pomysł tak dziś obcy nam nierealny? To powrót do fundamentów wartości, do nauczania tego, co jest ważne. Jeśli ojczyzna to rzecz poważna, naród powinien osądzać. Trzeba swoich dopełniać obowiązków, aby obowiązywać, napomina Norwid. Niech przywódcy narodu i ludzie wyżej w społecznej hierarchii umieszczeni wiedzą, że nie mają tylko zasiadać, piastować i posiadać majątek, że od nich wymaga się, by pomogli w organizacji życia tym słabszym w ojczyźnie, by nie była potrzebna emigracja. Kilka razy powtarza Norwid słowa, to co pisze, przed Bogiem pisze, napisałem, resztę powierzam przedwiecznemu. Czy i w jakim zakresie memoriał o młodej emigracji nakłoni nas dziś do czynu, by zgodnie ze swoim miejscem w narodzie zorganizować patriotyzm, łączyć ogniwa łańcucha, którym sięgniemy do studni żywej wody. Miarą, konkretną miarą naszego sukcesu jest zmniejszenie emigracji młodych. Serdecznie Państwa pozdrawiam, mówiła Barbara Bubula. Bardzo dziękujemy Pani Poseł za felieton. Drodzy Państwo, przychodzi nam się już prawie, że pożegnać. Bardzo dziękuję. Chciałbym też, żebyśmy posłuchali, by do naszego serca też przemawiał Jan Paweł II. Czy ktoś na świecie może się dziwić, że papież, który tu na tej ziemi urodził się i wychował, papież, który przyszedł na stolicę Piotrową z Krakowa, z tej archidiecezji, na terenie której znajduje się obóz Oświęcimski, że ten papież pierwszą encyklikę swojego pontyfikatu zaczął od słów Redemptor Hominis i że poświęcił ją w całości sprawie człowieka, godności człowieka,
środki zniszczenia. Wystarczy narzucić mu ideologię, której prawa człowieka są podporządkowane wymogom systemu. Podporządkowane bezwzględnie. Także faktycznie jeździłem. Wiele razy schodziłem do celi śmierci Maksymiliana. Że ta praca jest warta każda. Wiele razy klękałem pod murem zagłady. Przechodziłem wśród rozwalonych krematoriów wrześniu. Nie mogłem tutaj nie przybyć jako papież. Przybywam, ażeby razem z wami bezwzględnie, jaka jest wasza wiara. Te osoby, które jeszcze są bezrobotnymi, ponad 56% to są osoby, które są bezrobotne, czyli takie, które ponad 12 miesięcy już nie pracują. Sprawdź, między innymi spowodować, że urzędy pracy przede wszystkim nad takimi osobami będą się cała pomoc, szczególnie, że prawie 7 miliardów złotych ma być w tym roku przeznaczone na właśnie bezrobotnych. Chodzi o to, żeby tak, po pierwsze urzędy pracowały, wielkością człowieka naszych czasów. Gdzie rzeczywiście one są, i co jest jego nędzą? Pomoc jest potrzebna większa, bo wiadomo, że w całej Polsce... Co jest jego klęską? I co jest jego zwycięstwo? To słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. Na teraz, drodzy Państwo, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Większa jest potrzebna ta pomoc, no przede wszystkim chodzi o to, żeby aktywizować osoby młode. Przyjaciele, współpracownicy, kochana rodzina Radia Maria. Uwaga, od niedzieli 8 stycznia jest nowy program w telewizji Trwa. Transmisję z pielgrzymek do ojczyzny Ojca Świętego Jana Pawła II. Warto to zauważyć. Ci, którzy brali udział w tych pielgrzymkach, niech sobie przypomną, niech przeżyją jeszcze raz. Niech zobaczą na ekranie Ojca Świętego Jana Pawła II, jeśli nie może go widzieć już w rzeczywistości. Niech zobaczą także te pielgrzymki i przeżyją je ci, którzy byli jeszcze wtedy dziećmi, czy jeszcze ich nie było na tym świecie. Poznajmy naszego największego rodaka, wielkiego świętego. Nagrywajmy także te programy. Miejmy w naszych domach wideotekę, fonotekę, biblioteczkę z dziełami, z książkami Ojca Świętego Jana Pawła II. Materiały przeróżne, literaturę. Dajcie to waszym dzieciom, waszym wnukom. Przybliżajcie to, by miały najpiękniejszy wzór do naśladowania. Już są to wreszcie. W Polsce jest godzina trzecia. Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy radiosłuchacze, witam bardzo serdecznie w czwartek, 9 lutego. Patronem tego dnia jest święty biskup Cyryl z Aleksandrii, który żył na przełomie IV i V wieku. Przez około 5 lat mieszkał samotnie na pustyni jako mnich. Przyjął święcenia diakonatu i kapłańskie. Doskonale znał Pismo Święte, w większości na pamięć. Towarzyszył wujowi Teofilowi, arcybiskupowi Aleksandrii na synodzie pod Dębem w 403 roku. Po swym wuju zasiadł na stolicy biskupiej. Doprowadził do zamknięcia kościołów Nowacjan. Wypędził z miasta Żydów. Wypowiedział walkę Nestoriuszowi, patriarsze Konstantynopola, który w Chrystusie widział dwie odrębne osoby. Matce Najświętszej odmawiał przywileju boskiego macierzyństwa. Skierował do Nestoriusza dwa odrębne pisma. Wymógł także na papieżu, świętym Celestynie I, zwołanie synodu do Rzymu, na którym została potępiona nauka Nestoriusza.
Herezjarcha został wykluczony uroczyście z kościoła. Skłonił także cesarza Teodozjusza II, by w porozumieniu z papieżem zwołał sobór do Efezu. Wybuchł na nim spór o słowo Teotokos, czy można nazywać Maryję Matką Bożą. Około 200 biskupów podpisało deklarację, że nie tylko wolno, ale że ten tytuł Maryi się należy. Na skutek tego cesarz pozbawił Nestoriusza stolicy biskupiej w Konstantynopolu i skazał go na banicję. Wrogowie nie mogli mu darować takiego zwycięstwa. Zdołali przekonać cesarza, że to on jest heretykiem, a nie Nestoriusz. Zwołali nawet synod w Antiochii, na którym 40 biskupów nestoriańskich potępiło Cyryla. Był to tak zwany synod diabelski. Cesarz skazał na wygnanie Cyryla. Po pewnym czasie powrócił na swą stolicę. Pozostawił po sobie szereg pism apologetycznych. Zachowały się 22 kazania i 88 listów. Cerkiew prawosławna nazwała arcybiskupa Cyryla pieczęcią ojców i obdarzyła powszechnym kultem. Kościół rzymskokatolicki zaliczył go do grona doktorów kościoła. Drodzy radiosłuchacze, wszystkim dzisiejszym solenizantom, paniom Apoloniom i panom Cyrylom składamy moc serdecznych życzeń opieki Matki Bożej i błogosławieństwa z nieba. Przesyłamy także Państwu upominek muzyczny. Nauczyć się takiego myślenia, które doprowadzi nas do sukcesu.
to jest świetna recepta, świetna wskazówka dla każdego z nas, ale też dla naukowców, aby problemy, nad którymi pracują, nie stały się klęską, ale były sukcesem. I opowiadam o tym pani Ula Kijak, z zawodu reżyserka, ale reżyserka z doktoratem. Tak, z doktoratem. Ciekawe jest, że jest bardzo różnie uczymy od doktoratu tak zwanego praktycznego, od doktoratu teoretycznego. Nawet ja uczyłam doktorat praktyczny, czyli praca doktorska, która w moim przypadku dotyczyła niehierarchicznych metod reżyserowania. Czyli pracy w grupie. No i właśnie o tej pracy w grupie za chwileczkę porozmawiamy, jak poprowadzić taką pracę, na przykład w korporacji, aby ten nasz wysiłek nie poszedł na marne i aby szef albo korporacja była z nas zadowolona i z naszych pomysłów i efektów przede wszystkim naszej pracy. Czy lepsze efekty uzyskujemy pracując samodzielnie, czy może skuteczniejsza jest praca w grupie, w zespole, jak pani myśli? To bardzo zależy od charakteru naszego. Wiemy, że są bardziej ekstrawertyczni ludzie i bardziej introwertyczni, są tacy, którym się lepiej pracuje w grupie. Czyli tacy, którzy są zamknięci w środku i tacy, którzy się otwierają. Tak, najprościej to ujmując tak. To nie jest tak, że to jest czarno-białe, tam jest bardzo wiele odcieni szarości i myślę, że wielu z nas ma takie sytuacje, w których właśnie ma bardziej tendencję do tego, żeby być ekstrawertycznymi, otwartymi na ludzi, lepiej nam się wtedy działa, myśli, jesteśmy skuteczniejsi w zespole ludzkim i nastawieni jesteśmy dużo bardziej na innych. Inni nas też bardzo pobudzają, a mamy takie momenty w życiu lub takie tematy, w których jesteśmy dużo bardziej introwertyczni, czyli potrzebujemy samotności, skupienia i inni nam raczej przeszkadzają. Wniosek z tego prosty, że dobrze jest poznać swoją osobowość, żeby potem wiedzieć, jak pracować, jak tworzyć, w jakiej formie, czy lepiej nam będzie tworzyć w zaciszu gdzieś spokojnego, cichego pokoju, zbierając myśli tylko te swoje własne, czy też świetnie się będziemy sprawdzać w grupie. A co zrobić, aby praca w grupie, jeżeli już taka praca nam pasuje i dobrze nam wychodzi, żeby w tej grupie było, krótko mówiąc, dobrze, przyjemnie? To jest trudne pytanie. Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ ta skuteczność i efekt nie zawsze musi iść w parze z tym, żeby było sympatycznie i bezproblemowo. Prawda jest taka, że twórczy konflikt, zaraz powiem co to jest, że konflikt nie musi być zły, często jest dobry, ponieważ różnica zdań, różnica punktów widzenia to jest największa wartość pracy zespołowej. To coś takiego jak drożdże w cieście. Tak, kiedy się rozmawia tak na co dzień o twórczym myśleniu w grupie i mówi się o pracy zespołowej, to często pojawia się taka reakcja, a czyli burza mózgów, a, nie, to znamy, to po prostu. I wszyscy już są zniechęceni. Bo to już wszystko było. Bo to już wszystko było. Problem polega na tym, że my tak naprawdę w tej powszechnej, codziennej wiedzy nie wiemy, co to jest burza mózgów. Gdyż burza mózgów to nie jest szalone siedzenie, przerzucanie się słowami. Burza mózgów też musi być zorganizowana i jest ileś metod różnych, można na różne sposoby, różne ścieżki przejąć organizacji tej burzy mózgów, ale trzeba ją zorganizować. Tak naprawdę jak zaczynam tłumaczyć, że można w ten sposób zorganizować, można w ten sposób zorganizować. A jak na przykład? Na przykład wyznaczając bardzo konkretne ramy czasowe takiej burzy mózgów, ale musimy mieć pewnego rodzaju klarowność, jakie mamy założenia. I musimy mieć też taką świadomość, że podstawową zasadą burzy mózgów we wszystkich metodach jest na ten twórczy moment twórczego chaosu, właśnie wrzucanie różnych pomysłów, jest wyłączenie oceniania. W tym leży największa wartość. Ale to nie znaczy, że pod koniec nie musimy jednak ocenić tego, co się pojawiło. Czyli przejrzeć tego wszystkiego, co się pojawiło i wtedy zastanowić się, co z tego można wybrać, co można połączyć. Czyli w pewnym sensie, bardzo upraszczam, taka podstawowa burza mózgów mogłaby wyglądać w ten sposób, że spotykamy się, ustalamy założenia, po co robimy tę burzę mózgów i co chcemy osiągnąć. Organizujemy na przykład 10 czy 15 minut, ja to nazywam rozgrzewkowej burzy mózgów, która tak naprawdę jest tylko po to, żeby sprawdzić, czy te założenia są wystarczające, ponieważ nie zaczniemy rzucać genialnych pomysłów od tak na pstryk, od samego początku. Dobrze jest się rozgrzać. Po czym robimy chwilę przerwy, żeby przejrzeć to, co zebraliśmy. Oczywiście musimy ustalić, kto to zapisuje, czy na przykład włączamy dyktafon i potem to odsłuchujemy. Potem urządzamy właściwą burzę mózgów, którą następnie również oceniamy. Możemy zastosować metodę, taka dosyć głośna metoda sześciu kapeluszy Edwarda de Bono. To jest metoda, która pozwala rozdzielić punkt skupienia naszego umysłu, czyli
na przykład czarny kapelusz, który odpowiada za krytykę, gdzie widzimy błędy, gdzie widzimy zagrożenia, co jest niedobrze w tej sytuacji, która już teraz jest. Z tego można wyciągnąć wnioski, co chcielibyśmy zmienić. A kapelusz na przykład czerwony odpowiada za nasze emocje. I to jest czas na to, żeby powiedzieć, tego się boję, albo to mnie ekscytuje. Kapelusz żółty odpowiada za wszelkiego rodzaju pozytywy, kapelusz niebieski odpowiada za organizację myślenia. I na przykład czasem można przeprowadzić tę sesję kapelusza niebieskiego na samym początku, żeby zastanowić się, jak chcemy dalej pracować, na przykład jaką kolejność kapeluszy chcemy przejąć. Kapelusz biały to są fakty i liczby, czyli takie bardzo konkretne dane, które też warto czasem zebrać i okaże się, że jeżeli się różnimy, to ja na przykład mam inne dane niż pan, więc w sumie mamy ich więcej, więc warto je wymienić. Zielony jest właściwie tym głównym kapeluszem twórczym, czyli kapeluszem wymyślania nowych rozwiązań, ale te pozostałe też są potrzebne, bo wszyscy znamy takie sytuacje, kiedy niby mamy mieć radosną burzę mózgów, a tak naprawdę pada jeden pomysł, po czym kolega zaczyna mówić, no nie, ale to się nie da zrobić, ja już byłem w takiej sytuacji, to się na pewno źle skończy. Jeżeli mamy zorganizowaną tę burzę mózgów według reguł, w takiej kolejności będziemy rozdzielać to nasze myślenie, no to wiemy, że to jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, poczekaj, będzie czas na czarny kapelusz, teraz się skupiamy na faktach. Na przykład, albo teraz zakładamy zielony kapelusz i wymyślamy znaczenie oceny. No i oczywiście w trakcie, rozumiem, tego tworzenia nie dokonujemy oceny, dlatego że wtedy te pomysły, które rodzą się, mogłyby być wyrzucone do kosza. Dopiero ta ocena następuje gdzieś na samym końcu, żeby nie pozbywać się nawet, wydawałoby się, głupich pomysłów, które mogą się okazać tymi trafionymi. Tak, dokładnie. Chodzi o to, żeby nie odrzucać tych tak zwanych głupich pomysłów. Zresztą wszyscy wiemy, że czasem głupi pomysł jest genialny tak naprawdę. Plus do tego jeszcze chodzi też o to, że czasem jest tak, że jak zbierzemy tych 10-20 pomysłów w jednym miejscu, to się okaże, że jakiś pomysł, który został wrzucony, wydaje się w pierwszym momencie głupi, w połączeniu z innym pomysłem nagle rozwiązuje nam cały problem. To jest też plus. Zebranie razem iluś różnych bardzo pomysłów. I to jest między innymi przepis na te warsztaty myślenia twórczego. To, czego staramy się uczyć i też doświadczyć uczestnikom warsztatów, to jest to, że proces twórczy i wszystko jedno, czy chodzi o sztukę, czy na przykład zrobienie spektaklu, tak jak w moim życiu zawodowym, czy chodzi o technologię i innowacje, czy chodzi o wymyślenie prezentu dla mamy. Tak naprawdę ten proces twórczy, on się składa z iluś różnych etapów i etap oceniania wartości pomysłu nie zawsze musi być na końcu. Ocenianie jest zbieraniem wiedzy na temat dotychczasowych etapów. I na podstawie tej oceny powinniśmy przekształcić daną rzecz, którą się zajmujemy i podjąć następne, kolejne wysiłki. W związku z czym znajdowanie pomysłów, tworzenie pomysłów to jest jeden etap. Drugi etap to jest realizacja, czyli sprawdzanie, eksperymentowanie, ale działanie. W związku z tym trzeci etap jest to ocenianie, ale zwykle po tym ocenianiu okazuje się, że albo trzeba szukać nowych pomysłów, albo trzeba zrobić jeszcze raz. W związku z tym to nie jest tak, że istnieje jakaś stała konstrukcja kolejności. To nie jest przepis na zupę pomidorową, chociaż można wspaniałą zupę tworzyć, ale nie ma przepisu sprawdzonego, nie ma 100% pewności, więc bardzo często trzeba wewnątrz procesu twórczego przestawiać elementy po to, żeby tworzyć inne rzeczy niż te, co do tej pory powstały. No ale dzięki temu proces myślenia twórczego jest taki ciekawy, bo jest ciągle nieprzewidywalny i właściwie to jest ciągłe tworzenie i ciągłe szukanie lepszych, nowych rozwiązań, bardziej oryginalnych, fascynujących, takich, które mogą ludzi albo zaszokować, albo zadziwić, albo dobrze ubawić, bo to różnie pomóc. Albo właśnie może im pomóc. W czasie takiego procesu twórczego na pewno, jeśli pracujemy w grupie, muszą pojawić się pewnego rodzaju stany napięcia, bo to jest normalne. No i teraz pytanie, co zrobić, żeby znaleźć w tej grupie taki wentyl, którym ten nadmiar ciśnienia będziemy mogli uwolnić, żeby ludzie się nie pokłócili, żeby się nie obrazili na siebie, że ktoś ma lepszy pomysł, ktoś miał gorszy, a ktoś na przykład nie ma wcale, w związku z czym może być oceniony przez grupę, że jest bezwartościowy i do tej grupy nie pasuje. Jak to zrobić, żeby się ta grupa wzajemnie nie zeżarła? To nie jest proste. Też nie jest tak, że każdy konflikt jest zły i że na przykład trzeba się bardzo starać, żeby grupa się nie kłóciła ze sobą. Wręcz odwrotnie, kłótnia może być bardzo twórcza, tylko warto jest tę energię
jakby ukierunkować ze strony tworzenia. Jest cała masa metod dotyczących porozumiewania się bez przemocy. To bardzo ważne jest, żeby rozmawiając o tym z jednej strony nie oceniać ludzi, tylko starać się oceniać pomysły i rzeczywiście myśleć kategoriami wygrana, wygrana. To, co powiedziałam, że czasem głupi pomysł, na pierwszy rzut oka wyglądający na głupi, w zestawieniu z innymi może się okazać, że można połączyć dwa, trzy pomysły i wtedy tak naprawdę to będzie miało jeszcze większą wartość. To nawet jeśli się pokłócimy, bo ja uważam, że takie rozwiązanie się nie uda albo widzę w nim jakieś wady, możemy stwierdzić, okej, to w takim razie podzielmy się teraz na dwie grupy. Jedna pracuje nad tym rozwiązaniem, druga nad tym i jakby zobaczmy, co z tego wyniknie. Tak, na przykład Google rozwiązywał kwestię modernizacji serweru, że dokładnie dwie grupy inżynierów pracowały nad dwoma różnymi rozwiązaniami. I nie dlatego, że jakby w końcu wybrano jedno z tych rozwiązań, ale prawda jest taka, że doświadczenia, które przeprowadzono w drugiej z tych grup, pomogły rozwinąć to, co się lepiej sprawdzało. Jeżeli myślimy, wybierzmy jeden pomysł, to się zamykamy. A jeśli myślimy o tym, że mamy rozwiązać problem, to nawet jeżeli się kłócimy, to cały czas mamy ten cel. I do tego potrzebny jest bardzo często na przykład moderator tego typu dyskusji, czy improwizacji, czy tego procesu, który będzie pilnował, żeby powiedzieć w którymś momencie: halo, halo, poczekajcie, przestańcie sobie wymyślać od baranów, bo nie o to teraz tutaj chodzi, kto jest mądrzejszy, tylko mieliśmy znaleźć to, albo mieliśmy ustalić to, żeby myśleć procesem uczenia się i eksperymentów, a nie stwierdzeniem, że okej, to jest pomysł, próbujemy go zrobić, zawaliło się, czyli to był niedobry pomysł. Nie, dowiedzieliśmy się czegoś z tego, że to się zawaliło. Czerpmy wiedzę z tego, co nam nie wychodzi, bo to jest bardzo cenna wiedza. To jest też bardzo ważna zasada. O myśleniu twórczym dzisiaj w czasie na naukę opowiadała nam pani Ula Kijak. Bardzo serdecznie pani dziękuję za podpowiedź, jak pracować, żeby osiągnąć sukces. Ja dziękuję bardzo. A za uwagę również dziękuję. Artur Falski. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Debata dnia. Dziś zaprasza Grzegorz Osiecki. A moimi gośćmi są Antoni Czmiel, TVP. Kłaniam się państwu. I Tomasz Walczak, Super Express. Dzień dobry. No, dzisiaj chyba nie ma wątpliwości, co było głównym tematem dnia. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wystąpił w Sejmie, przedstawił główne kierunki polskiej polityki zagranicznej w kolejnym roku i podsumował to, co się do tej pory wydarzyło. Pamiętam taki sztandarowy, czy wręcz bym powiedział nawet sztampowy wzorzec informacji corocznej z tego typu debat. Opozycja, znaczy koalicja chwali, opozycja gani, a jak będzie to czas pokaże. A teraz panowie, zapytam, czy jest za co chwalić i czy jest za co ganić? To może zacznę od takiej pewnej refleksji, że Tomasz Walczyk. Cała ta polityka zagraniczna dotychczasowa Prawa i Sprawiedliwości, ona była podporządkowana temu, co dzieje się w kraju i to chyba był główny zarzut wobec przyjaciele, chciałbym zabrać wam chwilę, by opowiedzieć o bardzo interesujących wydarzeniach. Kiedy porównamy to expose, takie nazwijmy, interesujących wydarzeniach, jakie ostatnio mną poruszyły. Wydarzenia, które mają głębokie dużą dozą naiwności podchodził pan minister do sojuszu. Jaka największa wojna miała miejsce na naszej planecie? Tego, że pierwsza wojna światowa, Wielka Brytania może opuścić Unię Europejską, to właśnie Wielka Brytania miała być naszym głównym partnerem. Czas pokazał i bardzo szybko zweryfikował, jak bardzo pomylił się pan minister Waszczykowski. Toczy się od ciebie. Także zeszły rok stał pod znakiem pewnej rekonfiguracji sojuszy Polski w ramach Unii Europejskiej. To był czas stawiania na to Międzymorze. Zdumiewające odkrycie przedstawiają seminarium z Księgi Objawienia. Co też, jak pokazują ostatnie wydarzenia, choćby wizyta Putina w Budapeszcie, pokazuje to, że ten postawienie na ten sojusz to trochę było błędem, bo spojrzenie na współczesne wydarzenia w świetle Księgi Objawienia. Każdy z tych krajów prowadzi swoje interesy, ma swoje prawdę, tutaj cele do osiągnięcia. Niekoniecznie one zgadzają się z polskim punktem widzenia. Tym bardziej, że większość tych krajów od Czech przez Słowację po Węgry tak naprawdę próbuje się rozgrywać swoją pozycję w Unii Europejskiej między Brukselą a Moskwą. To oczywiście z polskiego punktu widzenia jest jakimś kuriozum i to pokazuje, że jakby ten sojusz nie ma racji bytu. Ta korekta dzisiejsza to przede wszystkim przypomnienie sobie, że istnieje coś takiego jak Trójkąt Weimarski. Pan minister podkreślił, że prawdziwa wojna toczy się rzeczywiście o ciebie. Szatan, diabeł, kręci. Jemu najbardziej zależy.
żeby zwieść ludzi. Tak, tak, zrobić z ludzi baranki posłuszne szatanowi diabłu, jako żeby oni byli jego sługami, sługami diabła i sługami szatana. To diabłu udało się w bardzo dużej mierze ludzi zwieść.